Witam serdecznie na wykładzie dotyczącym efektu termoelektrycznego i tego, jak możemy go wykorzystać do zamiany odpadowego ciepła powstałego w procesie spalania paliw kopalnianych w prąd elektryczny. Ja nazywam się Karol Snuracki i zapraszam do wysłuchania mojego wykładu. Energia jest źródłem wszystkiego, co nas otacza. Energia, którą wykorzystujemy, pochodzi ze Słońca. Dociera do nas w postaci fali elektromagnetycznej, a następnie jest pochłaniana, przetwarzana i magazynowana w różnej postaci. Natura wykorzystuje energię do budowania organizmów żywych, a my wykorzystujemy ją do tworzenia otaczających nas przedmiotów, takich jak budynki, maszyny, systemy, całe społeczeństwo. Energia umożliwia nam walkę z chaosem, a dostęp do taniej i czystej energii jest podstawą wzrostu gospodarczego, ogólnego dobrobytu i pokoju. Jest siłą napędową cywilizacji. Energia to zdolność do wykonania pracy. Im więcej energii, tym więcej pracy możemy wykonać, tym więcej możemy zbudować. Energii nie możemy stworzyć, ani jej zniszczyć. Jej ilość jest stała we wszechświecie. Jedyne, co możemy z nią zrobić, to ją przetwarzać, zmieniać jej formy. Form energii jest kilka. Najpopularniejszą, wykorzystywaną przez człowieka formą energii jest energia chemiczna, która zawarta jest w produktach spożywczych i paliwach kopalnianych. Z tych produktów w procesie spalania uzyskujemy energię cieplną, mechaniczną i elektryczną. Niestety, taki proces przemiany jest źródłem ogromnej ilości gazów cieplarnianych i masowe przetwarzanie energii w ten sposób ma negatywne skutki dla środowiska naturalnego i przyczynia się do efektu cieplarnianego. Przykładem nośnika energii chemicznej jest benzyna. Energię zawartą w benzynie możemy wyzwolić za pomocą silnika spalinowego, który wprawia w ruch nasz pojazd. Niestety efekt takiej przemiany jest mało wydajny. Większość energii chemicznej zawartej w benzynie zamieniana jest w ciepło, które później jest wyrzucane do atmosfery razem ze spalinami i przez to bezpowrotnie dla nas tracone. Kolejne 30% energii zużywamy na chłodzenie silnika, tak żeby się nie przegrzał i cały czas mógł pracować. Następne 5% tracimy na efekty związane z procesami tarcia. I zaledwie 1/4 energii zawartej w benzynie jest efektywnie przez nas wykorzystywana na ruch naszego pojazdu. To jest bardzo mało. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że warto by było coś zrobić z tymi stratami. Ale cóż takiego możemy zrobić? Rozwiązań może być kilka, a każdy z nich ma swoje wady i zalety. Możemy wykorzystać inne technologie do konwersji energii. Zamiast silników spalinowych zastosować silniki elektryczne. Możemy budować elektrownie wiatrowe czy słoneczne. I to powoli się dzieje, ale wymaga też ogromnych nakładów czasu i pracy. A samochody z silnikami spalinowymi tak szybko nie znikną z naszych dróg. Innym rozwiązaniem może być dalsze rozwijanie technologii spalania paliw kopalnianych. Na przykład poprzez dokładanie osprzętu do silnika spalinowego możemy zwiększyć jego efektywność. Ale sprawi to, że silnik taki będzie bardziej skomplikowany, przez to pewnie bardziej awaryjny i droższy. Ewentualnie możemy spróbować odzyskać część energii, która powstaje w procesie spalania i ponownie przetworzyć w użyteczną dla nas formę. Tu z pomocą przychodzi efekt termoelektryczny, czyli zjawisko, które polega na zamianie energii cieplnej w elektryczną i elektryczną w cieplną. Praktycznie każdy duży producent samochodów na świecie pracuje nad tego typu rozwiązaniem, gdzie do elementów nagrzewających się podczas pracy silnika można zamontować moduły termoelektryczne i odzyskać część energii. Sam efekt termoelektryczny jest tam bardzo dobrze znany. Od ponad 70 lat jest on źródłem energii dla wielu sond i satelitów badających odległy kosmos. No dobrze, ale czym właściwie jest ten efekt? Otóż efektem termoelektrycznym nazywamy szereg zjawisk polegających na zamianie energii cieplnej w elektryczną i elektryczną w cieplną. Możemy je podzielić na dwa typy: odwracalne i nieodwracalne. I takim nieodwracalnym efektem jest efekt Joule'a-Lenza, który jest Wam na pewno wszystkim bardzo dobrze znany. Efekt ten pojawia się, gdy przez przewodnik będzie przepływał prąd elektryczny. Wówczas taki przewód zacznie się nagrzewać i wydzielać ciepło. Efekt ten jest przez nas świetnie wykorzystywany, chociażby do podgrzewania wody. I charakteryzuje się 100% efektywnością. Całą energię prądu elektrycznego możemy zamienić w ciepło. Niestety jest on nieodwracalny. Nie możemy go termodynamicznie odwrócić. Na szczęście jest szereg innych zjawisk termoelektrycznych, które są odwracalne. Efekt Zbecka, Peltier i Thomsona, które zostały nazwane na cześć naukowców, którzy odkryli i badali te efekty. Są one ze sobą powiązane i żeby je wytłumaczyć, zacznijmy od dwóch przewodów, które wykonane są z dwóch różnych materiałów.
W momencie, kiedy połączymy te materiały ze sobą, z jednej strony, na przykład skręcając je lub zgrzewając, a dwa pozostałe wolne końce podłączymy do woltomierza i wytworzymy różnicę temperatur pomiędzy jednym złączem a drugim, w takim układzie pojawi się napięcie elektryczne. I takie zjawisko nazywamy zjawiskiem Zipeka. A napięcie określa nam zdolność układu do wykonania pracy. Zatem od czego będzie zależeć wartość tego napięcia? Po pierwsze, od różnicy temperatur. Im wyższą uda nam się wytworzyć różnicę temperatur, tym większe uzyskamy napięcie. Po drugie, wartość napięcia będzie zależeć od materiałów, z jakich zbudujemy nasz obwód. Każdy materiał ma swój własny współczynnik Zipeka, czyli parametr materiałowy określający jego właściwości termoelektryczne. Wartość tego współczynnika można zmierzyć i różnią się one w zależności od materiału. Najmniejszą wartość obserwujemy dla metali, największą zaś dla izolatorów. Nie znaczy to jednak, że izolatory są najlepszymi materiałami termoelektrycznymi. Ale co odpowiada za ten efekt? Rozpatrzmy nasz przewodnik elektryczny. W nim znajdują się elektrony swobodne, czyli takie, które mogą się w nim poruszać. Kiedy przewodnik jest w jednorodnej, stałej temperaturze, wszystkie elektrony poruszają się z tą samą prędkością. Ale gdy wytworzymy różnicę temperatur, na przykład podgrzejemy jeden koniec, a drugi będziemy chłodzić, wówczas energia, zatem i prędkość elektronów się zmienią. Te z ciepłego końca będą miały większą energię niż te z zimnego końca. Po pewnym czasie większość elektronów z ciepłego końca będzie bliżej zimnego końca. Pojawi się różnica potencjałów elektrycznych i napięcie elektryczne. Ale gdzie możemy taki efekt zastosować? Zastosowań jest kilka i możemy je podzielić na trzy grupy. Najczęstszym zastosowaniem tego efektu jest pomiar temperatury, a urządzenie, które do tego służy, nazywamy termoparą. Termopara składa się z dwóch przewodów wykonanych ze specjalnych, odpornych na wysokie temperatury i utleniania stopów metali. Są one ze sobą połączone na stałe z jednej strony, z drugiej zaś zakończone charakterystyczną wtyczką. I termopara pozwala precyzyjnie i szybko mierzyć temperaturę w szerokim zakresie temperatur. Kolejne dwa zastosowania, czyli chłodzenie i generowanie prądu elektrycznego, możemy realizować za pomocą tego samego urządzenia, tak zwanego modułu termoelektrycznego. W przypadku chłodzenia moduł znajdziemy w przenośnej lodówce. A jako generator moduł umieszczany jest na pokładzie sond i satelitów badających przestrzeń kosmiczną. Na rynku pojawia się też coraz więcej gadżetów, które pozwalają ładować przenośną elektronikę. Ale jak zbudowany jest taki moduł? Ponownie weźmy nasz przewodnik. Przy czym zazwyczaj on ma kształt prostopadłościany. W Instytucie Fizyki Molekularnej zajmujemy się wytwarzaniem takich elementów z nowych materiałów, mierzymy ich właściwości fizyczne i określamy ich potencjał do budowy modułów termoelektrycznych. Takie elementy łączymy ze sobą w pary za pomocą miedzianych plaszek, przy czym do budowy takiej pary wykorzystujemy dwa typy półprzewodników. Jedna noga zrobiona jest z materiału typu M, czyli takiego, gdzie nośnikiem ładunku są elektrony. Druga zaś wykonana jest z materiału typu P, czyli materiału, gdzie nośnikiem ładunku są dziury elektronowe, czyli puste stany elektronowe, którym przypisujemy dodatki znak ładunku elektrycznego i które przemieszczają się w odwrotnym kierunku niż elektrony. Taki element nazywamy parą i łączymy go ze sobą szeregowo w możliwie jak największy obiekt, żeby uzyskać jak największą energię. Dodajemy do tego zewnętrzne elektrody oraz dwie płytki wykonane z ceramiki dla lepszej izolacji termicznej, ale też jako element konstrukcyjny. Tak zbudowany moduł może pracować w dwóch trybach. Po pierwsze, jeżeli wytworzymy różnicę temperatur, na przykład ogrzewając jedną z płytek, a drugą chłodząc, wówczas w takim układzie pojawi się napięcie elektryczne, które możemy wykorzystać do zasilania urządzenia elektrycznego. Efekt ten nazywamy efektem Zipeka. W drugim trybie do modułu podłączamy zewnętrzne źródło zasilania. Prąd płynący przez taki moduł sprawi, że jedna z płaszczyzn zacznie się nagrzewać, druga zaś chłodzi. Zjawisko to nazywamy efektem Peltier i możemy wykorzystać do budowy lodówek. Moduł termoelektryczny to uniwersalne urządzenie o bardzo wielu zaletach. Jednak jego główną wadą jest niska sprawność, która sprawia, że moduł ten nie jest szeroko stosowany. Naukowcy na całym świecie zajmujący się tą tematyką poszukują nowych materiałów, z których można by taki moduł zbudować, żeby ten moduł osiągnął jak największą sprawność. Z drugiej strony, ilość ciepła, jaką generujemy, jaką wytwarzamy w procesie przetwarzania energii, jest tak duża, że zastosowanie modułów na masową skalę będzie miało ogromny, pozytywny wpływ na całe nasze społeczeństwo i naszą planetę. Dziękuję bardzo za uwagę.